Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Romualdem Schildem. Część druga. Nauka archeologii. Nas było tylko parę osób na moim roku. To były studia, które po pierwszym roku rozbijały się na archeologię powszechną, czy archeologię Polski, archeologię śródziemnomorską i etnografię. No i część z tych moich kolegów przeszła do odpowiednich kierunków, część na etnografię, część do archeologii klasycznej. Została nas chyba czwórka czy piątka w archeologii Polski. Obsada nauczycielska była bardzo skromna. Jeśli chodzi o archeologię, profesorem było dwóch profesorów. Najpierw tylko profesor Antoniewicz, potem jeszcze profesor Henzel i docent Bartołowska. Profesor Henzel i docent Bartołowska zajmowali się wczesnym średniowieczem. Mnie wczesne średniowiecze nie interesowało. Uważałem je za nudne. Starszymi okresami bardziej interesował się, nawet mocno się interesował, profesor Antoniewicz. Miał wykłady o sztuce paleolitycznej, chyba wtedy jedyne w Polsce. Kiedyś brał udział w badaniach starszych okresów. Bywał w Afryce, bywał na Bliskim Wschodzie, miał jakieś kolekcje, nawet narzędzi, ale on już w zasadzie, muszę powiedzieć, że nie był aktywnym naukowcem w epoce kamienia. Mi się akurat epoka kamienia podobała z uwagi na związki z naukami przyrodniczymi, bardzo ścisłe, bo bez nich w ogóle nie można prowadzić badań nad starszymi epokami. I ta wielowymiarowość epoki kamienia najbardziej mnie pociągała. Na uniwersytecie nie uważałem, żeby ktokolwiek był moim mistrzem, dlatego że nasze zainteresowania były zupełnie inne. Nie zarazili mnie swoimi zainteresowaniami pan profesor Antoniewicz przez dłuższy czas, pod koniec już swojej bytności na uniwersytecie z panią Wartołowską, prowadzili badania, bo my stanowisk wczesnośredniowiecznych Wiślicy, a przedtem pani Wartołowska, sąsiadki Grodziska na wschodzie Polski. Także to nie tak było. Natomiast dowiedział się o tym, że ja się interesuję epoką kamienia, pan profesor Stefan Krukowski. Samouk, ale no, wybitny bardzo badacz epoki kamienia, a nawet starszej epoki kamienia. No i a poza tym zainteresowałem się badaniami docenta Chmielewskiego w pod Łęczycą i w końcu brałem udział w badaniach u tych osób, a ponadto pracowałem na zlecenie jako student w zakładzie paleolitu naszego Instytutu Archeologii, ówczesnego Instytutu Historii i Kultury Materialnej, obecnie Instytutu Archeologii, u profesora Ludwika Sawickiego, gdzie pełniłem funkcje pośrednie, mianowicie pisałem tuszem na zabytkach kamiennych numery inwentarzowe i powlekałem je tak zwanym caponem, czyli przezroczystym plastikiem, który no, chronił przed starciem o co miałem wtedy pewne pretensje do profesora Sawickiego, że on nie chciał. Zresztą tam byli jeszcze inni studenci,
i młodzi magistrowie w tym zakładzie, że nie chce nas uczyć, nawet strajk żeśmy nam uczynili. Co się spotkało w instytucie z dość sporym zdumieniem. No nie, dość niezwykłe to było, muszę powiedzieć. No w każdym razie przestałem tam oczywiście pracować w tym zakładzie. To były prace takie zlecone na godziny. No ale w każdym razie miałem z materiałem do czynienia. Potem, jak mówiłem, brałem udział w badaniach w Witowie u państwa Chmielewskich, a potem przez długi czas na Rydnie koło Skarżyska Kamiennej u profesora Kurkowskiego. O tym Rydnie zresztą niedawno książkę wydałem, także byłem z nim związany przez prawie całe moje życie zawodowe. I profesor Kurkowski był, właściwie to się odbywało tak, że głównie w terenie mnie uczył, wtedy kiedy wydobywałem, były zabytki, trochę geologii, stratygrafii, rozpoznawania utworów glebowych, geologicznych. Ale brał mnie na wycieczki. Jego żona przygotowywała kotlety mielone i on te, i herbatkę, i on przychodził do mojej kwatery we wsi tuż obok stanowisk, a on przyjeżdżał ze Skarżyska Kamiennej. No i szliśmy w teren. On mi pokazywał różne rzeczy w okolicach i siadaliśmy na kamieniu, jedliśmy te kotlety, popijali herbatką. No i to było coś tak jakby, no, uczeń, mistrz uczy ucznia, ale raczej tak jakby to było religijne, prawie jakby religijne nauczanie. No, w każdym razie niezmiernie dużo skorzystałem. To była podstawa moja, zwłaszcza znajomość materiału archeologicznego, rozpoznawanie zabytków i tak dalej, i tak dalej. Potem jak pojechałem pierwszy i drugi raz za granicę do Rosji i potem do Francji, to nie, wiedziałem co robię i ci moi tam znajomi i osoby, które mi pomagały, wiedziały, że ja wiem, co ja robię, także nie musiałem się najadać wstydu i uczyć od początku wszystkiego. Niewątpliwie był to wybitny uczony, który wyprzedził badaczy starszej epoki kamienia Europy Zachodniej bardzo poważnie. No ale to już druga, inna historia.